Osoba, która uciekła z kraju pochodzenia, może ubiegać się w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej. Potocznie może ubiegać się o nadanie statusu uchodźcy. Jednakże w Polsce można otrzymać dwie formy ochrony międzynarodowej: status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Status uchodźcy przyznawany jest osobom, które posiadają uzasadnione obawy, że będą prześladowane w kraju pochodzenia z powodu religii, rasy, narodowości, wyznawanych poglądów politycznych lub przynależności do grupy społecznej. Ochronę uzupełniającą można otrzymać, jeśli w kraju pochodzenia stosowane są tortury, istnieje zagrożenie życia lub stosowana jest przemoc wobec ludności cywilnej. Przede wszystkim trzeba wyrazić wolę ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce funkcjonariuszom Straży Granicznej. Trzeba podać powody ucieczki z kraju pochodzenia, przedstawić dokumenty podróży, dokumenty tożsamości oraz dowody, z powodu których dana osoba uciekła z kraju pochodzenia. W czasie tego postępowania funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzą krótkie przesłuchanie na temat powodów wyjazdów, zostanie przeprowadzone badanie lekarskie oraz pobrane odciski palców. Następnie wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej jest przesyłany do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Urząd ten sprawdzi, czy podane informacje są prawdziwe. Następnie cudzoziemiec zostanie wezwany na przesłuchanie, w czasie którego będzie mógł przedstawić powody swojej ucieczki, zaś urzędnik prowadzący przesłuchanie wyjaśnić swoje wątpliwości. Przesłuchanie jest prowadzone w języku polskim. Jeśli cudzoziemiec nie zna języka polskiego, wtedy Urząd do Spraw Cudzoziemców zapewnia tłumacza. Wydanie decyzji powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy. Jednakże w praktyce zdarza się, że te postępowania trwają bardzo długo, nawet kilkanaście miesięcy. Nie, w Unii Europejskiej obowiązuje zasada, że wniosek o przyznanie ochrony międzynarodowej rozpatruje to państwo, w którym cudzoziemiec znalazł się jako pierwszy. Systemy azylowe są połączone, cudzoziemcy składają odciski palców, w związku z tym bardzo łatwo jest zidentyfikować daną osobę. Więc jeżeli ktoś złożył najpierw wniosek o ochronę międzynarodową w Polsce, a następnie zawnioskował znów o ochronę międzynarodową w Austrii, będzie zawrócony do Polski. Tak samo będzie w odwrotnej sytuacji. Jeżeli ktoś poprosi o status uchodźcy w Austrii, a następnie zrobi to samo w Polsce, będzie zawrócony do kraju, w którym się znalazł jako pierwszym, czyli do Austrii. Podczas oczekiwania na decyzję cudzoziemiec musi pozostawać w Polsce. Jeżeli zdecyduje się na wyjazd, wówczas postępowanie w jego sprawie zostanie umorzone. W ciągu 6 pierwszych miesięcy od złożenia wniosku o ochronę międzynarodową cudzoziemiec nie może podjąć pracy. Natomiast jeżeli postępowanie się przedłuża i nie ma w tym winy cudzoziemca, może on wystąpić do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o wydanie mu pozwolenia na podjęcie pracy. Wówczas cudzoziemiec dostaje zaświadczenie, które uprawnia go do podjęcia pracy bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia na pracę. Osoby, które oczekują na decyzję w sprawie nadania statusu uchodźcy, mają prawo do pomocy socjalnej. Osoby, które znajdują się w ośrodkach dla uchodźców, dostają tam zakwaterowanie, wyżywienie oraz drobne pieniądze na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb. Z kolei osoby, które zdecydowały się na pozostawanie poza ośrodkami, dostają pieniądze na to, żeby opłacić mieszkanie oraz inne potrzeby życiowe. Warto też pamiętać, że osoby będące w procedurze uchodźczej mają prawo do opieki zdrowotnej.
Nie. W czasie oczekiwania na decyzję cudzoziemcy nie mogą podjąć studiów na takich samych zasadach jak obywatele polscy, czyli bezpłatnie. Mogą to zrobić dopiero wtedy, kiedy otrzymają jedną z form ochrony międzynarodowej. Dzieci mogą, a nawet muszą uczyć się w szkole, ponieważ w Polsce jest obowiązek nauczania. Nauka na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym jest bezpłatna. Ponadto dzieci cudzoziemskie, które nie znają języka polskiego, mają prawo do rocznej nauki języka polskiego w szkole, do której chodzą. Szkoła, do której chodzą, to jest zazwyczaj ta szkoła, która jest najbliższa miejscu zamieszkania cudzoziemców.